kaszlą. Także proszę Państwa, to znaczy, no, gdzie my jesteśmy? Kaszlą. No dopiero co, proszę Państwa, dzisiaj tak leżakuję. Dopiero co wyszłam z domu. I Państwo zobaczą, a tu już w bramce kaszlą. I to nawet w samej bramce, proszę Państwa, no ten nasz bloczek, to malutki, no ale to po prostu jeszcze pamięta czasy komunistyczne i jest jako jeden z tych pierwszych z czasów Gierka, kiedy to osiedle Saska Kępa było tutaj budowane. Także trasa łazienkowska. Witamy Państwa serdecznie. Także proszę się przejść. Ja mówię sobie, że tak leżankę sobie zrobiłam piękną. Leżankę, leżakowanie w domu. Ale mówię, pójdę się przejdę, bo przecież już wyprostowałam sobie ten kręgosłup. Dobrze. Ale leżenie na miękkim to też nie bardzo sprzyja. Proszę Państwa, no i w momencie, kiedy wychodzę, to w bramce, bo to jest blok pozamykane, kilka, trzy, cztery bloki, proszę Państwa, ja wychodzę z bramki, a tu takie młode i kaszle. Czyli jaka Polska? Polska, katolicka, proszę Państwa. Najwyższy czas, żeby to społeczeństwo było troszeczkę zdrowsze, ciut zdrowsze. Jogurty pić, no może niekoniecznie mleko, ale jogurty. Danon. Do Tesco Extra zapraszamy, tam produkują lody nawet beztłuszczowe. Czy Państwo o tym wiedzieli? Czy? Także proszę Państwa, no gdzie jesteśmy, skoro tu kaszlą na Saskiej Kępie i szkołę widać, proszę Państwa. Tutaj w tej szkole, za tym mostkiem, uczyła Bożena Rossa. Moja koleżanka mieszkała na Meissnera, proszę Państwa. Nie, raczej na Umińskiego, no ale to tam na Gocławku. Proszę Państwa, i ona dzieciom powiedziała, że Bóg nazywa się Jahwe. To znaczy mogłaby tam tłumaczyć więcej, ale też nie za bardzo mogła, bo to były jeszcze, proszę Państwa, czasy tak ciągły się pokomunistyczne, no i musiała ogromne boje stoczyć z tymi starymi nauczycielkami z czasów właśnie jeszcze komunistycznych właśnie. No ale bardzo dużo zrobiła Bożenka Rossa i to, co powiedzieć chciała, to powiedziała. No a ten domek żółty to nasz właśnie, Państwo zobaczą. I tutaj są takie stare, to są raczej takie trzypiętrowce, proszę Państwa. No Saska Kępa to przecież są i wieżowce, ale tutaj akurat były przy szkole budowane takie wieżowce. Państwo zobaczą, Kubańska ulica, autobus, proszę Państwa, 147 na Wiśniową Górę. No i te nasze domy, ten nasz żółty dom przy szkole. I tam też żółty jest, już po drugiej stronie, tylko tam już jest nowsze. Tam były pola, no tu Maciej mówi, że tam proszę Państwa, ogromny hangar, była ogromna hala przypominająca dzisiejsze lotnisko Okęcie, proszę Państwa. Także możecie Państwo sobie wyobrazić, jak wygląda Saska Kępa, jak wyglądała. Jednej durnej babie Maciej pożyrował, to musi 2500 spłacić, proszę Państwa, spłacić. Potem psychiczny, proszę Państwa, wyniósł mu komputer. I teraz ponoć na niego napadli i jego nie można spotkać. Tego człowieka, nie brzydki, ładny, ale potworek, bo ma pustogłowie, proszę Państwa, wielki łeb, pusty, a jego siostra jest tak brzydka jak potwór. Skąd takie dzieci? No i ten Maciej się zastanawia, skoro on taki piękny i był przecież. Skąd takie dzieci się rodzą, biorą? Także proszę Państwa, idziemy tutaj na ten mostek, to jest przejazd, proszę Państwa, przez trasę łazienkowską, na Gocław, na wszystkie te 3-4, proszę Państwa, takie dzielnice, no ale tam, gdzie to lotnisko po prawej stronie, jak mówię, było ogromne lotnisko. Także Państwo zobaczą, ile tych terenów zielonych. Tutaj jest na Saskiej Kępie, tam już nie mówiąc o francuskiej, dalej w dół jakbyśmy schodzili. I to już jest, proszę Państwa, Wilga, Orlik, Gocła, no i te Frontzeweite. I są 3-4, tak jak mniej więcej, części Orlika. Także proszę Państwa, przez trasę łazienkowską, bo tam dalej po lewej to jest Ostrobramska, po prawej właśnie jest trasa łazienkowska, aż do Marszałkowskiej, no i jeszcze dalej hen, ho, 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 aż na Ochotę. Czyli proszę Państwa, z Pragi na Ochotę. Szybko można trasą łazienkowską, bardzo
szybko można trasą łazienkowską dojechać. Zapraszamy dzisiaj, proszę Państwa, już mamy 1 czerwca i Dzień Dziecka. Świętujmy, celebrujmy, proszę Państwa, i bądźmy jak dzieci, proszę Państwa, mając nieskażone umysły, no bo jak człowiek do tego mózgu, proszę Państwa, czy to jest pusto w głowie, czy to ten mózg może być i za ciężki, to też, proszę Państwa, trzeba się potem rozluźnić, a temu Maciejowi to jeszcze dzisiaj powiem, że czeka jego sahaja yoga, medytacje, żeby się rozluźnić, żeby sztywno wszystkiego, proszę Państwa, nie trzymać. No ten nasz żółty blok musi się rozjaśnić, Państwo, zobaczę. Musi się rozjaśnić. Tak, o, i się rozjaśnia, Państwo, zobaczę. No. Nie można wszystkiego trzymać w elbie, proszę, kiełbie w elbie, bo człowiek albo za mądry, w sensie głupio chytry, najmądrzejszy się robi, myśli, że jest, że z Bogiem, że jest najważniejszy w całym wszechświecie. Państwo zobaczą narodowisko. No ten Maciej powiedział, że obrzydliwa, że gruba, że za stara, że powinni zabronić występować jej gdziekolwiek, że za gruba, że za stara. Ale ja tak zaczynam dyskusję o tej Rodowicz, że w sumie no lubię Rodowicz. A on musi tam daleko pragać południa Strogąska kamionek, proszę Państwa. Także powinni jej zabronić, że stara. Także, że ten nasz dobry człowiek, Jan Witek Maciej, proszę Państwa, musi cierpieć z powodu dwóch takich osób, no, które nadużyły jego zaufania. Także, proszę Państwa, musi dużo pieniędzy płacić. Także pozdrawiamy serdecznie.